Przezroczysty dach. Coraz częściej można spotkać się z dachami przezroczystymi. Takie przejrzyste dachy to zarówno dachy duże, jak i również małe wiaty i daszki. Pomimo tego, że z pozoru mogą wydawać się delikatne i wręcz kruche, to są to jednak trwałe konstrukcje, chroniące przed wiatrem, opadami i są odporne na ciężar zalegającego na nim śniegu. To, co odróżnia dach przezroczysty od typowego dachu, to nieograniczony dostęp do naturalnego światła, z czego wytwarza się przezroczyste dachy. Do wykonania przezroczystych zadaszeń stosuje się tworzywa sztuczne. Takie. Materiały te stanowią alternatywę dla szkła. W różnym stopniu przepuszczają światło, doświetlają powierzchnię lub pomieszczenia. Materiały te są trwałe, wytrzymałe, łatwe w obróbce. Ponadto w wielu aspektach mogą swoimi parametrami przewyższać szkło. Tworzywa sztuczne stosowane do dachów przezroczystych są stosunkowo lekkie. To bardzo istotne z punktu widzenia pokrycia dachowego, gdyż eliminuje to koszty wykonywania skomplikowanych konstrukcji. PMMA, czyli plexi, to sztywny, transparentny materiał termoplastyczny. Naturalnie jest on bezbarwny i charakteryzuje się wyjątkową przezroczystością. PMMA jest materiałem odpornym na działanie wielu żrących substancji. Twardość plexi jest porównywalna do mosiądzu i stopów lekkich. Zawiera się pomiędzy drewnem i stalą. Obróbka plexi nie jest skomplikowana. Można ją ciąć ręcznie przy pomocy piły lub lasera. Ponadto można w niej wiercić, toczyć, a także frezować ją, grawerować, piaskować oraz polerować. Dachy przezroczyste z PC, poliwęglanu. Panele oraz płyty poliwęglanowe otrzymuje się z polikondensacji bifenolu, czyli fosfenu. Materiał ten łączy w sobie parametry optyczne, przezroczystość, termiczne, izolację cieplną oraz mechaniczne, udarowość. Poliwęglan może występować w postaci płyt litych oraz komorowych. Płyty lite charakteryzują się wyższą twardością, odpornością na uderzenia i lepszą transparencją. Płyty lite dają możliwość termoforowania. Ich odporność na uderzenia jest około 300 razy większa niż w przypadku szkła. 40 razy wyższa od PMMA oraz 2 razy wyższa od PEFG. Struktura płyt komorowych PC daje natomiast lepszą izolacyjność cieplną. Można je giąć, lecz tylko na zimno. Przezroczyste płyty faliste i trapezowe z PCW. Polichrolku winylu. PCW jest tworzywem bardzo stabilnym i elastycznym. Przepuszcza światło, jest odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Jest odporne na procesy starzenia, na spaliny, a nawet na agresywny klimat morski. Polichlorek winylu jest także trudno zapalny. Przezroczyste dachy z PCW wykonuje się z płyt profilowanych z utwardzonego polichlorku winylu. Zastosowanie tego materiału jest możliwe przy temperaturach w granicach od minus 20 stopni do aż 60 stopni Celsjusza. Polichlorek winylu można zastosować, jeśli chce się uzyskać dachy o bardzo wysokim stopniu przezroczystości. Przezroczyste dachy z PETG, poliestru. Poliester jest materiałem, który produkuje się z żywic poliestrowych, a wewnątrz wzmacniany jest matą włókna szklanego. To materiał bardzo odporny na niekorzystne działanie czynników pogodowych. Ponadto poliester nie poddaje się procesom starzenia. Zakres temperatur użytkowych w przypadku tego materiału wynosi od minus 30 do aż plus 120 stopni Celsjusza, a jego wytrzymałość na obciążenia śniegiem to aż 100 kg na metr kwadratowy.